Podejdź bliżej, nieznajomy. Witaj, chcesz coś kupić? Pokaż mi swoje towary. Bywaj. Naprzód. Wolniej. Dalej, Płotka, dalej! Thank you.
Ciekawe, czy taki mocny... Czego tu szukasz? Jejku, jesteś ubiorą z merchowu? Au, przepraszam. Uważaj na zbój, chcesz okręcić. Tak, Geralt? Ci dwaj, którzy mnie zaczepili. Co to za jedni? Kory i Kraki. Same z nimi kłopoty. Tak jak z Leifem, ich ojcem. Jakaś ciekawa postać? Zależy. Jeśli interesują cię kłamcy i tchórze, to bardzo. Rzadko wzbudzam aż taką sensację. Chyba nieczęsto macie tu gości z kontynentu. Ano je. Jak już ktoś z Temerii czy Redanii odważy się przypłynąć na Skellige, to zawija do Kertrolde. Tam port dobry, kupców sporo. Jarl, który patrzy na obcych łaskawszym okiem. Widziałem twoje ogłoszenie. Dość lakoniczne. Możesz rozwinąć? Co to za potwór? Jakiś duch, zdaje się. Albo inna zmora straszy na Eldbergu koło latarni morskiej. Zaczęło się niewinnie. Którejś nocy latarnia przestała się palić. A że bez jej światła statki nie mogą bezpiecznie zawinąć do Arinbjorn, to dwóch naszych poszło sprawdzić, co się stało. Niech zgadnę. Nie wrócili. Nie. I o Mikjalu, latarniku, też słuch zaginął. Skrzyknąłem więc paru chłopów, popłynęliśmy na ratunek. Ale jak już byliśmy przy wyspie, zawróciłem, bo na brzegu zobaczyłem upiora. Pewnie myślisz, że jestem tchórz, ale czułem, że samym żelazem nic tam nie wskóra. Jedyne, co mogłem zrobić, to zebrać we wsi złota na nagrodę. Jak pomożesz, będzie twoja. Jarond, lubię cię, ale interesy to interesy. Musisz coś dorzucić. Ile? O, Geralt, nawet nasz Jarl by tyle nie wyłożył. Mogę trochę, ale nie aż tyle. Mogę trochę dołożyć, ale nie aż tyle. Dobra, niech będzie. Przybijmy targu. Niech będzie. Zobaczę, co da się zrobić. Dzięki, Geralt. Równy chłop z ciebie. Zostanę kapłanem. Gdzie?
To nie jest zwyczajna mgła. Zwyczajna zjawa. Jej śmierć niczego nie zmienia. Rana na plecach. Uciekał. Prawie mu się udało schronić. Prawie. Hej, jest tam kto? Jak się tu dostałeś? Przypłynąłem wyspę. Ty jesteś Mikjal, latarnik? Przysyła mnie Jorun z Arimbjorn. Skąd się tu wzięły te wszystkie upiory? Ostatni raz widziałem coś takiego pod Wergen, jak... Znikąd! Znikąd właśnie! Latarnia nagle zgasła i wiatr nagle ustał. Od tego wszystko się zaczęło. Wróciłem tu po olej. Wychodzę przed dom, patrzę, mgła się unosi, a we mgle sylwetki i na mnie idą. Wpadam do środka, zasuwam skobel i słyszę, jakby ktoś szeptał moje imię. Mikjal, Mikjal! Wyglądam. Upiór, większy niż reszta. I takie zimno od niego biło, że aż szyby zaszły szronem. Te duchy nie pojawiły się bez powodu. Coś je na tę wyspę zwabiło. Nie mam pojęcia. Tu przecież nic nie ma. Latarnia, moja chata, a poza tym gołe skały. Nawet udowcy wiedzą, że na Eldbergu nie mają czego szukać. Ten upiór. Powiedz mi o nim coś więcej. On był jakby bardziej rozumny niż reszta. Jakby wiedział. Wszystko wiedział. Niezbyt to wam chyba pomoże, co? Wybaczcie, ale widziałem go tylko raz. Potem gdzieś zniknął. Dziwne to wszystko. Muszę się rozejrzeć. To weźcie klucz do latarni. Jakbyście chcieli i tam rzucić okiem. Albo się przed czym
Prawie mu się udało schronić. Prawie. Jakieś pismo. No proszę, najciemniej pod latarnią. Symbole spętania manifestują się jako wyraz skupionej złej woli. A więc klątwa, to ona trzyma tutaj upiony. Pokutnik. Dobrze, że na razie mi się nie objawił. W tej mgle i ciemnościach nie da rady go zabić. Trzeba rozpalić w latarnię. Jeśli to Mikial jest przeklęty, to klątwa wiąże go z tym miejscem. Tylko on może rozpalić ogień, który przełamie zaklęcie. To tylko wy. Coście żeście dowiedzieli? Okazuje się, że wyspę nawiedza pokutnik. To duch, który karze za złe uczynki, za zbrodnie. Takie jak ściąganie statków na skały, żeby je potem obrabować. Nie wykręcaj się. Znalazłem list. I tak co i raz jak zatonie. Tak już jest na morzu. A jak się przy wyspie rozbije, to chociaż towar na marne nie pójdzie. Wrócimy do tego później. Najpierw musisz mi pomóc. Ale jak? Wojownik ze mnie żaden. Domyślam się.
Ale na tobie i na tym miejscu ciąży klątwa. I tylko ty możesz ją zdjąć. Musisz rozpalić ogień w latarni, bo dopóki wyspy spowieją ciemności, pokutnik jest niepokonany. Jeśli stąd wyjdę, ten upiór mnie zabije! Czuję to! Może sam byś... Będę cię osłaniał. Przestań szukać wymówek, tylko bierz oliwę do lampy i chodź, zanim się rozmyślę. Patrz! Tam to on! Widzę przecież. Nie drzyj się, tylko rozpal w latarni i pamiętaj, jak nawalisz, pokutnik nie, a potem cię. Pośpiesz się, bo to trzyma! Udało, ale to wcale nie znaczy, że wyspa jest bezpieczna, bo jesteś na niej ty, latarnik, który ściąga statki na skały. To był błąd. Teraz to rozumiem. Klnę się na Freję i wszystkich bogów kontynentu. Już nigdy więcej. Lepiej... Bo jeśli kiedykolwiek usłyszę, że przy brzegu Eldbergu rozbiła się jakaś łódź, choćby kaja, to wrócę tu i dokończę robotę pokutnika, rozumiesz? Kiedy ja... Rozumiem. Dzięki. Bez ciebie umarłbym tu z głodu. Albo ze strachu.
przepraszam. Jak to już chyba zostaje? Może rybkę? Zajmij się czymś pożytecznym. Trzymaj się, zaraz. Złożymy tej, która jest dziewicą nad kursem. Paru już próbowało. Nie muszą mieć męża. Czy o czym mnie zwodzą, czy o to odwiedził mnie sam Biały Wilk, wojownik, filozof, kochanek? Ja opowiadał ci bzdur. Przyjaciel samego wielkiego mistrza Jaskra. Wielkiego mistrza Jaskra? Ano, pomnik zbudował trwalszy niż ze Spiżu. Jak go spotkasz, Biały Wilku, przekaż wyrazy uznania od Sigurda, największego wielbiciela jego twórczości. Jak go spotkam, to powiem mu, co myślę o jego fantazjach. Nie godzi się represjonować poety. Spisane będą czyny i rozmowy. Sam z kowalstwa żyję, ale zawsze wolałem wykuwać słowa. Zagrajmy w karty, może być gwint.